kiedy Mariusz Błaszczak wyszedł na konferencji i powiedział, że on nic nie wiedział o tej rakiecie 16 grudnia, która wleciała. Zgodnie z ustaleniami kontroli, dowódca operacyjny zaniechał swoich instrukcyjnych obowiązków. Ten kluczowy moment dla sprawy, czyli że dowódca zaniechał instrukcyjnych obowiązków i nie poinformował mnie i tak dalej, i tak dalej. W tym momencie minister mówi szczerze, tak, że według niego, w jego przekonania, nie został poinformowany. Potem zapala się kolor ciemny, zielony oraz ta lampka tutaj. Czy jakiś element prawdy nie zostaje przez niego ujawniony? Wszyscy myśleli, a on pewnie ściemnia, chce zrzucić na swoich podwładnych i tak dalej. A teraz mamy ustalenia niezależnych kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli, którzy nawet teraz kończą ostateczną wersję raportu i ma być tam jeden z wniosków o odwołanie dowódcy wojsk operacyjnych, który miał nie poinformować jednak, czyli że to by oznaczało, że sztuczna inteligencja pokazuje... Słusznie. Ale wytłumacz jeszcze, jak działa serum prawdy, bo to myślę, że trzeba za każdym razem tłumaczyć. Serum prawdy to jest wynalazek izraelskich naukowców, który miał służyć temu, żeby wyłapywać potencjalnych terrorystów, którzy przyjeżdżają do Izraela, żeby dokonać jakichś zamachów. I to jest program komputerowy. To jest aplikacja, która z głosu wyczytuje emocje i ponieważ później ta aplikacja była testowana na setkach tysięcy ludzi, to z 90% skutecznością wskazuje te momenty w wypowiedziach, które albo są wprost kłamstwem, albo też wskazuje, że nasz rozmówca próbuje ukryć prawdę. Oczywiście też wtedy tych emocji jest kilka i też można wskazać, kiedy ktoś nas bardzo chce mocno przekonać do czegoś, albo kiedy jest zestresowany. Natomiast takie świadome kłamstwo jest wskazywane z 90% skutecznością.